Hej, witam Was już w moim czwartym proporadniku do Fortnite'a. Dzisiaj omówię różne techniki i sztuczki, dzięki którym będziecie w stanie budować lepiej niż ninja. Oczywiście, jeżeli przysiądziecie trochę na placu zabaw, żeby się ich dokładnie nauczyć. W każdym razie zapraszam do oglądania. A jeżeli nie widzieliście mojego ostatniego proporadnika odnośnie budowania, to koniecznie musicie nadrobić, bo omawiałem tam wiele istotnych rzeczy, których tutaj już nie będę omawiał. To tak na marginesie. A więc zobaczcie, jak wygląda moja pierwsza technika, która mocno Wam pomoże w każdej walce o high ground. Polega ona na tym, że musicie wyskoczyć ze swojej rampy i w skoku szybko dołączyć podłogę i kolejną rampę, tak jak na ekranie. Zwróćcie uwagę na miejsce, z którego skaczę, ponieważ ważne jest ono, żeby jak najszybciej pojawić się na kolejnym piętrze swojej konstrukcji i żeby się przy tym jakoś głupio nie zablokować. Jeżeli opanujecie ten skok i szybkie przełączanie rodzaju budowli w jego trakcie, to przestaniecie się już mylić, a takie budowanie stanie się dla Was bardzo naturalne. Jak już się tak stanie, to aby w pełni wykorzystywać tą technikę, należy wykonać przynajmniej dwa takie skoki pod rząd, a następnie dołączyć rampę i tak w kółko, jak widzicie na filmie. Ktoś mógłby powiedzieć, fajna konstrukcja, ale niezbyt wytrzymała. A więc można również dodawać ściany z podłogami, aby była naprawdę solidna. Tego już Wam przeciwnik tak łatwo nie rozwali. Najlepszym treningiem, a zarazem kolejną fajną metodą budowania wzwyż, jest ciągłe tworzenie takiej konstrukcji do góry, bez przyłączania dodatkowych ramp. Zobaczcie, jak szybko się wspinam dzięki takiemu budowaniu. W poprzednim poradniku pokazałem Wam, jak szybko budować budkę 1 na 1. Jednak od tamtego momentu poznałem kolejną bardzo fajną metodę, która może Wam się przydać, jak już nauczycie się techniki sprzed chwili. Chodzi w niej o to, żeby budować podłogę z rampą tak jak przed chwilą, ale do tego dodawać ściany wokół nas. Jest to bardzo powtarzalny ruch, którego dosyć prosto jest się nauczyć. Możecie zwrócić uwagę na ten szybki ruch na kamerce, tak oto właśnie robię ten obrót. Żeby sprawdzić, czy owa technika jest warta nauki, sprawdziłem czas budowania budki po staremu i po nowemu. Liczyłem czas do jednakowej wysokości i wyszło mi, że po staremu zajęło to 14 sekund, a nowym sposobem 12 sekund i 550 milisekund, czyli można uznać, że różnica jest dosyć zauważalna. Kolejną techniką, a zarazem najszybszą w grze, jest przyłączenie dwóch ścian do rampy i szybkie wskoczenie na kolejną rampę. Istotne jest to, aby wyskoczyć bardzo blisko zbudowanej ściany oraz mniej więcej na środku rampy. Skakać trzeba zawsze po skosie i w dobrym momencie postawić rampę. Jeżeli poprawnie to wykonacie, to poczujecie takie dalsze przeniesienie postaci nad rampę. Najlepiej robić takie dwa szybkie obroty, a następnie jedną zwykłą rampę w górę i tak w kółko. Możemy robić też ciągłe obroty, aż przyjmiemy lepszą pozycję, ale to jest jeszcze cięższe. Jeżeli podczas walki pojawicie się pod rampą, to nie przejmujcie się i skupcie się na szybkiej edycji tej rampy. Możecie na tyle szybko to zrobić, że błąd nie będzie w ogóle kosztowny. Jeżeli już przejmiecie high ground, a przeciwnik cały czas o niego walczy, to trzeba znaleźć sobie odpowiednią pozycję do oddania strzału. Dołączając ściany z boku rampy, a na nią kolejną rampę, powinniście spokojnie utrzymywać przewagę wysokości i szukać dobrego momentu do oddania serii strzałów. Można to robić na każdej rampie i piąć się ciągle w górę, lub dołączać to na co drugiej w zależności od sytuacji. Do tego polecam nauczyć się stawiania dwóch ścian zamiast jednej i wskakiwanie na swoją rampę. Znowu będzie Was to trochę przyspieszało. Tym bliżej środka będziecie podczas skoku, tym przyspieszenie będzie większe, ale pamiętajcie, że jak przesadzicie, to pojawicie się pod rampą. Wszystkie wymienione techniki są niesamowicie skuteczne, aby przejmować high ground, jednak która jest najszybsza?
Pozwoliłem znowu to sobie sprawdzić. Każdego sposobu mierzyłem czas do jednakowej wysokości. Na pierwszy ogień poszedł sposób budowania podłóg z rampami, omawiany na początku filmu. Czas, jaki wyszedł, to 24 sekundy 800 milisekund. Mógłby być on minimalnie niższy, jeżeli obroty byłyby wykonane perfekcyjnie. Następnie sprawdziłem sposób z wykorzystaniem dwóch ścian po bokach i rampy. Czas wynosi 23 sekundy 810 milisekund, czyli mniejszy o sekundę. Nie jest to dużo niższy czas, ale na pewno warto wiedzieć, że na ten moment to najszybsza technika w grze do przejmowania właśnie high groundu. Na koniec sprawdziłem sposób z dwoma ścianami i rampą w pionie. Czas zdecydowanie najgorszy, bo 25 sekund 500 milisekund. Co nie zmienia faktu, że i tak jest to dobra metoda budowania i zdecydowanie warto się jej nauczyć. Teraz chciałbym Wam pokazać genialny trik do szybszego przemieszczania się. Polega on na tym, że jeżeli jesteśmy na gładkiej powierzchni i w miejscu, gdzie skaczemy, stworzymy rampę, tak abyśmy minimalnie przez nią przenikali, ale żeby była jednak za nami, to jesteśmy w stanie zostać przez nią lekko wypchnięci. Zobaczcie, jak to wykonuję. Podłogi robię z tego względu, że podczas normalnej gry ciężko znaleźć gładki teren, żeby to na nim działało, a na własnych podłogach będzie zawsze. Mimo że specjalnie robiłem wyskok na własnych konstrukcjach, aby sytuacja była bardziej jak podczas zwykłego meczu, to i tak czas przebycia boiska wyniósł 7 sekund 170 milisekund w porównaniu do zwykłego biegu, gdzie wyszło 8 sekund 620 milisekund. A podczas ciągłego budowania swoich podłóg wyszło 6 sekund 950 milisekund. Kolosalna różnica w porównaniu do zwykłego biegu. Takowe wybijanie się można używać, aby uciec przed strefą, dogonić przeciwnika lub żeby na coś lub kogoś wyskoczyć. Można nawet schodzić z dużych wysokości, zyskując na szasie poprzez podłączanie ramp zaraz po wybiciu. Spójrzcie, jak ja to robię, bo jeżeli dobrze to ogarniecie, to można nawet dołączyć jedną ścianę przed dawaniem ramp, na które się spada. Dzięki temu szybko zejdziecie z wysokości, a w dodatku możecie przemieścić duże odległości, nie dostając fall damage'a. Jeszcze mocniej będzie Was wybijać, jeżeli będziecie wyskakiwać po skosie, tak jak na ekranie. Odkąd odkryłem zastosowania tej sztuczki, stała się nierozłącznym elementem mojej gry. Jeżeli jak najszybciej chcecie zeskoczyć z dużej wysokości i obchodzi Was tylko to, aby być już na dole, to polecam zeskakiwać w taki sposób. Jest to bardzo znany sposób, który już opisywałem w poprzednim poradniku, ale lekko zmodyfikowany, ponieważ lepiej schodzić bokiem, bez wyskoku i podczas spadania kierować się na rogi kolejnych ramp. Zobaczcie, jak to robię. Na wysokim poziomie standardem zaczęło się ciągłe stawianie daszków przeciwnikom. Dzisiaj pokażę Wam na to kolejne kontry. Ktoś Wam daje daszek, to bez kombinowania możecie szybko w niego postrzelać i droga wolna. Oponent nie ma za bardzo czasu, aby Was wyprzedzić w walce o przewagę wysokości. Tak samo możecie szybko wyciągnąć kill off i na dwa uderzenia daszek się rozwali. To teraz coś cięższego, a więc możecie odskoczyć na bok daszka i przyłączyć do niego podłogę, na której się pojawicie. Następnie szybko zacząć budować rampę za sobą i przed sobą, aby mieć całkowitą ochronę. Budowanie rampy za sobą wygląda podobnie jak przy technice, gdzie chcieliśmy wyskakiwać z boostem, lecz tutaj nie skaczemy. Jeżeli przetniemy przeciwnika, to dając w tym miejscu podłogi pod siebie, nie ma szans nam dać daszków. Czasami między przeciwnikiem a nami wystąpi luka w przecięciu. Aby wtedy też nie miał szans dania daszków, musimy dołożyć do ramp podłogi ze ścianami. Najprostszym sposobem jest dawanie rampy z podłogą i ścianą tylko po stronie, po której aktualnie biegniemy.
Bardziej zaawansowaną techniką jest wykorzystywanie własnego daszka w miejsce, gdzie przeciwnik mógłby go dać. Wtedy nie ma takiej szansy, a my możemy go szybko zedytować. Poćwiczcie to, bo płynność przychodzi z czasem, a nie warto się spowalniać. Najpierw ćwiczcie na pojedynczej rampie, a później na podwójnej. Naprawdę warto je stawiać, jeżeli walczymy z mocnym przeciwnikiem, ponieważ go to może spowolnić, a nas w ogóle, jeżeli opanujemy to do perfekcji. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca. Jeżeli jeszcze nie widziałeś pierwszego poradnika dotyczącego budowania, to zachęcam do obczajenia. A jeżeli materiał Wam się spodobał, to wiecie co robić. Nie muszę Wam tego mówić 10 razy na filmie jak niektórzy. Trzymajcie się, cześć!